Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Neoraz i zapraszam Was na nową serię z Ori and the Blind Forest. Edycja definitywna. Jest to gra już, która ma chyba z 2 lata i która zasłynęła z swojej niezwykłej oprawy audiowizualnej. Zawsze miałem ochotę w nią zagrać. Ostatnio nadarzyła się promocja na Steamie, więc ją zakupiłem i pomyślałem, że fajnie będzie zrobić z niej serię. Sama gra jest po angielsku i po paru innych językach, nie po polsku. Na szczęście pewna grupa, która spalszcza gry, stworzyła napisy specjalnie pod tą grę. Dlatego każdy, kto nie zna innych języków, będzie mógł spokojnie zrozumieć, o co w niej chodzi. Oproszę o tutaj. Z tego, co mi się wydaje, spolszczenie podmienia język rosyjski na polski. I przy okazji macie też moje ustawienia. Jest to edycja też definitywna, która ma rozszerzone lokacje, poszerzoną nową zawartość i w której poprawione jest parę innych rzeczy. Tak więc zaczynajmy. Wybierzmy sobie tylko miejsce, niech będzie to. Dobrze. I wybierzmy sobie poziom trudności. Łatwy, normalny, trudny albo jedno życie. Na pewno nie wybierzemy sobie tego jednego życia i raczej też nie trudny. Wybierzmy sobie normalny. Obejrzyjmy teraz wstawkę filmową. Tak więc oto przejmujemy kontrolę nad pierwszą z postaci. Jest to jakiś czarny jegomość, można powiedzieć, że z lekką nadwagą. To nie będzie nasz główny bohater. Też nie wiem, jak on się nazywa, wiem, że on ma jakieś imię, ale ja, jak powiedziałem, nie znam tej gry, zawsze chciałem w nią zagrać. Jest Kółcze Gniazdo. Tak nazywa się pierwsza lokacja. Udajmy się wręcz więc za piórkiem, które, czy liściem, już w sumie nie przyglądałem mu się zbytnio. To jest liść, taki trochę piórkowaty. Świetlisty listek. O, proszę bardzo. O proszę, teraz przejmujemy kontrolę nad główną postacią tej gry, czyli Orim. Tak jak wskazuje na to tytuł gry. Wszystko jest tutaj podobno narysowane ręcznie i trzeba przyznać, że
cała oprawa graficzna robi wielkie wrażenie. Nasi bohaterowie chcą się dostać do tego wielkiego drzewa. Budowa zajęła im cały dzień. Ale o zmierzchu udało im się dotrzeć do nowych pokładów żywności. Teraz znów gramy jako Ori. Musimy odnieść naszą żywność z powrotem do naszej jaskini. Jakby kogoś to interesowało, to ten dialog w tle jest prowadzony prawdopodobnie przez to drzewo, które widzieliśmy na samym początku. Przez gigantyczne drzewo, które chyba teraz widzimy tam w tle, na tle księżyca. Oczywiście, w samej grze poruszamy się przyciskami zwykłymi A, W, D, S i skaczemy spacją. Potem... Potem będziemy mieli oczywiście o wiele więcej umiejętności, ale teraz to jest tylko jakby historia. Dialogów, czyli tych napisów nie będę czytał, chyba że mi się zachce, ale jakby co macie wszystko przetłumaczone, więc możecie sobie sami poczytać. Widzicie? To jest właśnie to drzewo. Atmosfera ewidentnie się zmieniła. Przez jakiś czas musieli siedzieć w jaskini i skończyły im się zapasy. Widać, że jakby roślinność w tej jaskini już obumarła i posmutniał ten większy gościu. Nie wiem, jak go nazwać w sumie, bo nie pamiętam, jak on się, nie wiem, jak on się nazywa. Tak jak powiedzmy to drzewo mówiło, wzywał Oriego do siebie, ale ten czarny stworek zbyt bardzo związał się z Orim, żeby pozwolić mu odejść. Ostatni zapas żywności, jaki znaleźliśmy w naszej jaskini. I to chyba jeszcze zepsuty. Niby wygląda, jakby nadeszła jesień, ale mogę wam zdradzić, że tak naprawdę obumiera las.
Sprawy w lesie się pogarszają, ale Ori, zważywszy na to, jak czuje się jego przyjaciel, postanowił zdobyć dla niego trochę pożywienia. W takim razie zanieśmy naszemu przyjacielowi jedzenie. To są wspomnienia z pamięci Oriego z przeszłości, jak budowali na przykład ten most. Tutaj w tle widzimy też poruszające się postacie, bo w tej grze jakby sama gra jest wielowarstwowa. Jest pierwszy plan, drugi plan, czyli ten główny, ale są też dalsze plany. I niekoniecznie ten plan, na którym gramy, musi być planem pierwszym. Ja też nie będę starał się mówić jak najmniej, żebyśmy mogli wsłuchiwać się w melodię graną w tle. Dobrze, odnieśmy teraz... Nie wiem, co to są za owoce. Pomarańcze? Mandarynki? Albo jakieś inne jeszcze. Z naszym przyjacielem chyba nie jest najlepiej. Ori przez to strasznie się zasmucił. I nasz przyjaciel chyba umarł, a przynajmniej tak na razie to wyglądało. Nie wiem, czy naprawdę umarł. Możliwe, że tak. W takim razie Ori został całkiem sam. Nawet wchodzenie na tą gałąź było takim interesującym doświadczeniem, bo najpierw musiałem pod gałęzią kliknąć W, żeby on się złapał tej gałęzi, później klawisz A, żeby przesunął się trochę w lewo, a potem znowu W, żeby wlazł już na samą górę tej gałęzi. Coraz z nami gorzej. Już ledwo co idzie. No dalej. No i koniec. Koniec gry. No i w pierwszym odcinku śmierć. Koniec.
o, proszę, jakiś kwiatuszek wyrósł z tej energii, która pewnie z nas wyciekła. W tle widzimy właśnie to wielkie drzewo i dostałem osiągnięcie, że podróż się zaczęła. I teraz już przechodzimy do właściwej części gry, czyli mamy już tak jakby pełną kontrolę nad Orim. Tutaj widzimy, jak wyrosła jakaś łąka z tej energii, która z nas wyciekła i ożywiła troszeczkę to drzewo w tle. W tej grze będziemy się starać uratować cały ten las. Chyba ten las nazywa się Nibel, ale nie jestem pewien. Jeszcze pewnie będzie ten temat poruszony. Tutaj już nie wrócimy. Więc chodźmy dalej. Na dole widzimy wskaźnik doświadczenia i trzy kropki, kulki, które reprezentują nasze życie w tej grze. Aha, jak klikamy lekko spację, to podskakujemy tak nisko, a jeżeli przytrzymamy ją dłużej, to wtedy skaczemy wyżej. I teraz możemy dzięki temu wskoczyć tutaj. W ogóle bardzo fajnie się porusza ten Ori. Tak bardzo zwinnie i tak łagodnie. Tam nie wskoczymy, chyba. Ale tu możemy wskoczyć. Musimy chyba iść na dół. Możemy zeskoczyć z platformy. Dostałem kolejne osiągnięcie, bardzo dużo sekretów. Znajdujesz mały pojemnik z duchowym światłem. Duchowe światło zostaje dodane do tego wskaźnika doświadczenia. Znajdź więcej pojemników z duchowym światłem, żeby szybko zdobyć punkt umiejętności. Więc zdobyliśmy trochę umiejętności, punktów doświadczenia, nawet całkiem sporo, bo ponad połowę. Teraz tak, możemy kucać S i jeżeli klikniemy spację, to on zeskakuje z wyżej położonej platformy niżej. O, proszę bardzo. Teraz zeskoczymy tutaj. Tędy... Ała. No, co ja robię? No super, już straciłem 2 punkty życia. Prawdopodobnie nie możemy pływać, z tego co wiem. W sumie nic teraz nie możemy zrobić, tylko iść dalej naprzód. Znajdujesz komórkę energii. Teraz możesz zbierać i wykorzystywać więcej energii. Pamiętaj, że energii możesz także użyć do utworzenia duchowej więzi, aby zapisać stan gry. To można powiedzieć, że to tak jakby kulka many z RPG-ów. Znaczy, za każdą taką kulkę będziemy mogli albo stawiać punkt duchową więzi, możemy albo zapisywać stan gry, albo ją wykorzystywać do specjalnych umiejętności. Teraz tak. Jeżeli przytrzymamy E, to zapisujemy stan gry i wykorzystujemy taką kulkę. I ten link będzie tutaj chyba cały czas, z tego co mi się wydaje. A ten pasek, który teraz ładuje się na dole, on to jest jakby czas, który musimy odczekać, zanim postawimy kolejny taki link. Ojej. Ale mnie zaskoczył. Ale tak pomyślałem sobie, że może rozwalić tą ścianę.
znajdujesz duchowe światło. Możemy otrzymać punkt umiejętności, jeżeli zapełnimy ten pasek w całości, ale to chyba się domyśliliście sami. Dobrze. Chodźmy dalej. A możemy wejść tutaj? O! Znajdujesz punkt umiejętności. Utwórz duchową więź naciskając E obok niej, żeby uzyskać dostęp do drzewa umiejętności. Dobrze, na razie nie będziemy tego robić. O, proszę, jakaś świetlista kula. To jest Sein. Czyli znaleźliśmy jakąś świetlistą kulę, która przedstawiła nam się, że jest Sein. Jest światłem i oczami drzewa duchów, czyli tego drzewa, co mówi w tle. Dobrze, możemy cię ze sobą zabrać. Teraz możemy używać duchowego płomienia, klikając lewy przycisk myszy i prawdopodobnie atakować. O, proszę bardzo, kolejny. Znajdujesz odłamek życia, zbieraj je, żeby zregenerować swoją witalność. No i proszę bardzo. Udało się. To jest mapa całej gry, tak jakby taka namalowana, nie dosłowna. I teraz możemy zmienić sobie lokację. I udajmy się do gęstego lasu, czyli do centrum jakby całej tej krainy. I no i kontynuujmy fabułę, bo teraz jesteśmy na zatopionych polanach. Znajdź drzewo duchów. Aha, mamy nowe zadanie, żeby znaleźć to drzewo, które z nami rozmawia cały czas. Tabem możemy wyświetlać mapę lokacji. I tu jest właśnie to miejsce. A tutaj całą tą drogę, którą przeszliśmy, musimy jeszcze raz przebyć. Możemy niszczyć takie elementy otoczenia i zdobywać z nich doświadczenie, które potem możemy zbierać. I teraz tak, możemy zapisać grę chyba w taki sposób i wydać punkt umiejętności w tych linkach, które tworzymy. Tu mamy jedno doświadczenie. I możemy teraz wydać jeden punkt umiejętności na nową umiejętność. Z trzech różnych ścieżek. To jest jakby ścieżka... Trudno mi powiedzieć czego. Tu jakby ataki. Tutaj jakby takie... chodzi o poruszanie się i zbieranie różnych rzeczy, a tutaj chodzi ze zdrowiem. I zobaczmy, jakie mamy możliwości. Szybki płomień. Pozwala wystrzelić 3 ognie bez konieczności ładowania. Dufowy magnes. Pozwala Oriem automatycznie zbierać większość zasobów. Mhm. Umożliwia ponowne wykorzystanie duchowej więzi i zmniejsza czas odnowienia. To zbierzmy sobie ten duchowy magnes, żebym nie musiał tak dokładnie zbierać tych wszystkich rzeczy. I zdobyłem nowe osiągnięcie.
Wybory, wybory. Teraz powinniśmy automatycznie zbierać rzeczy. O, proszę bardzo, widzicie? To też możemy zniszczyć. Tylko żeby nie wpaść do wody. Dobrze. Możemy zniszczyć teraz dzięki płomieniowi przeszkody. Dobra, najpierw udajmy się tutaj. I mamy kolejny punkt umiejętności. Ta kraina to Nibel. Czyli dzięki, to jest studnia duchów, możemy się dzięki niej teleportować i zapisywać postępy grze bez tych linków. Co jest bardzo fajne. Tam na górze widzę jeszcze jakiś posąg. Tylko jeszcze nie mamy innych studni, więc nie możemy się teleportować. Na razie nie będę wydawał kolejnego punktu umiejętności, bo nie widzę takiej potrzeby. A my udamy się tutaj. Muszę tutaj uważać na ataki. Znajdujesz odłamek energii. Odłamki energii odnawiają się komórek energii Oriego. Aha, czyli regenerują te niebieskie kulki. Aha, możemy łapać głaz i go... Możemy właśnie tak łapać niektóre obiekty. Tylko tak, ja bym chciał pójść najpierw tędy. Witam ponownie po małym cięciu. Tutaj widzimy, mamy jakiś skalny odłamek. Znajdujesz kamienny klucz. Kamienne klucze otwierają bramy duchów. Pamiętaj, że to do otwarcia każdej takiej bramy potrzebna będzie różna ich ilość. Czyli to będą klucze do jakichś bram. Dobrze. Przejdźmy sobie jeszcze kawałeczek. Oj. Jak tutaj widzimy, przeciwnicy się ciągle respawnują, czyli że jeżeli po jakimś czasie wrócimy z powrotem do poprzedniej lokacji, to oni będą tam znowu, więc na upartego możemy wymaksować postać nawet w jednym pomieszczeniu, dopiero przechodzić grę, ale co to byłaby za zabawa? O, proszę, mamy kolejny kamienny klucz i tam na dole widzimy bramę. Mamy punkt życia i bramy. Brama duchów blokuje nam drogę. Została zbudowana, by chronić przed erą rozpadu. Więc musimy tutaj znaleźć te klucze, żeby otworzyć tą bramę, bo musimy przez nią przejść. Klikamy i otwiera nam się brama. Proszę, tu mamy drogowskaz do gęstego lasu, jaskini duchów. Nory między czarnymi korzeniami. A my mamy się teraz udać do gęstego lasu. Czyli tutaj.
Tu jest jakieś przejście, którego nie możemy teraz otworzyć. W tej grze pojawiają się takie przejścia i różni przeciwnicy, które pokonamy dopiero gdy uzyskamy odpowiednie umiejętności. I jak widzę, teraz nie możemy tego otworzyć. Więc chodźmy dalej. Znajdujesz komórkę życia, teraz możesz zachować większą witalność, znajdź więcej komórek życia, żeby zwiększyć swoje szanse przeżycia. Ale się zrymowało. Czyli mamy te wielkie zielone kule, dodają nam kolejną kulkę zielonych i dzięki temu mamy jeden punkt życia więcej, co jest całkiem fajne. Tutaj widzę, że możemy jeszcze wejść na górę, ale na pewno nie dostaniemy się tak. Może w przyszłości będziemy mogli wyżej skakać. Czyli udajmy się tutaj. Chodźmy do jaskini duchów. Znowu potrzebujemy kluczy. Dobrze, porozwalajmy tutaj wszystko. To, te na górze, te takie purchawki, które też są na dole, mogę rozwalić tylko jeżeli o nie uderzę. Bo ogólnie tutaj jakby celownik jest automatyczny. Widzicie, gdzie mam myszkę? Mogę ją mieć nawet tutaj, a i tak spokojnie łapię to, co jest tam. To, co jest najbliżej nas. Czyli tak jakby nie do końca ja steruję atakami Oriego. Chodźmy może na razie niżej. To jest kamienna mapa. Czyli brakuje tutaj fragmentu mapy w tym miejscu. Jeżeli go znajdziemy, to dostaniemy mapę tej naszej mapy. I będziemy wiedzieć na przykład o jakichś ścieżkach czy sekretach. I mamy pierwszy kamienny klucz. Dobrze. Patrzcie w ogóle, jak Ori fajnie sobie podskakuje. Bardzo płynne są tutaj animacje. Oj, chyba już nie wejdę na górę. To chodźmy na dół. Mamy kolejny poziom umiejętności. Warto też zauważyć, że gdy zdobywamy poziom, to wytwarza się taka energia, która niszczy przy okazji przeciwników obok nas. I chyba regeneruje nam życie, tak przynajmniej mi się wydaje. I dzisiaj nie mogę tego zniszczyć, muszę uderzyć główką. O. Tam na górze jest doświadczenie, ale na razie tam się nie dostaniemy. Tutaj widzimy jakiegoś innego przedstawiciela naszego gatunku. Którzy też starali się ratować las, ale również polegli. I proszę bardzo, tu jest jakieś drzewo. To są drzewa przodków, czyli poprzednich, innych przedstawicieli naszej rasy, którzy polegli i zostały po nich tylko drzewa i z zawartą w środku energią. W tym drzewie jest uwięziona siła Fila. Trochę śmiesznie to brzmi, ale
I teraz możemy pochłonąć światło tego drzewa. Poznajesz skok przez ścianę. Aby skorzystać z tej umiejętności, użyj w kierunku ściany, naciśnij spacer, przeskoczyć nad ścianą. Trochę chyba tłumaczenie jest tutaj słabe. Skok przez ścianę. Tu chyba chodzi o to, że poznajesz skok na ścianę. Żeby skakać po ścianach. Trochę chyba im się pomyliło, ale tłumaczenie i tak jest całkiem dobre. Widzicie? Znajdujesz komórkę energii. Teraz możesz zbierać i wykorzystać więcej energii. Pamiętaj, że energii możesz także używać do tworzenia duchowej więzi, żeby zapisać stan gry. No i proszę bardzo, mamy kolejny punkt energii. Mamy już dwa. I możemy skakać po ścianach. Dzięki temu otworzą nam się kolejne rzeczy, na przykład to. Muszę klikać tak spację i on wtedy... Oj. Tylko jak tam wejść? Oj. Tam się chyba jeszcze nie dostanę. Chyba, że gdzieś tutaj znajdę odpowiednie... Nie, tam nie ma żadnego przejścia. Dobrze, udajmy się z powrotem i możemy teraz zwiedzać kolejne lokacje. A tam nie wiem, jak się teraz dostać. Pewnie później będziemy mieli jakieś umiejętności. Może łażenie po suficie? Ale wydaje mi się, że to będzie też odpowiedni moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku dalej będziemy zwiedzać tą krainę i pomagać Oriemu. Nawet patrzcie, jak spojrzę w górę, to Ori patrzy do góry, dzięki temu mogę to zauważyć. Ale jak tam wejść, to teraz nie wiem. Trochę tak głupio, chyba że tam można spaść z góry skądś. Jest tu jakieś przejście? Tutaj nie widzę, ale może jest. Albo nie wiem, będziemy mogli się odbijać od tych kolców żółtych. Bo tu nie widzę żadnej normalnej ścieżki. Dobrze, czyli zapiszę sobie tutaj. Nie będę teraz wydawał punktów umiejętności. A i się z wami pożegnam. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki, jak i na moje inne materiały. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić przy tej serii. No i cóż, do zobaczenia. I cześć!